Stanowisko Urzędu Morskiego w Gdyni wakacyjnym prezentem dla poszukiwaczy. 29 stycznia informowaliśmy na naszej stronie o komunikacie Urzędu Morskiego w Słupsku dotyczącym możliwości poszukiwań z wykrywaczem na plażach morskich, dzięki czemu kolejny już urząd wraz z Urzędem Morskim w Szczecinie ułatwił eksploratorom poszukiwania. Obiecywaliśmy wtedy, że będziemy zabiegać, by i Urząd Morski w Gdyni wydał swoje stanowisko w tej sprawie. Na początku maja wysłaliśmy oficjalne pismo do dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitana żeglugi wielkiej Wiesława Piotrzkowskiego, z prośbą o wydanie opinii dotyczącej możliwości przeszukiwania wykrywaczem metali plaż morskich, zwracając uwagę na istniejące już oświadczenia pozostałych urzędów morskich i podkreślając potrzebę ujednolicenia procedur na terenie całego kraju. W dzisiejszej rozmowie telefonicznej rzecznik Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kieszkowska przyznała, iż każdego roku jest na tyle dużo pytań o pozwolenie na poszukiwania na plaży, że w końcu zdecydowano się wydać podobny do pozostałych urzędów komunikat. Mając przy tym na uwadze, że jako poszukiwacze nie będziemy szkodzić pozostałym użytkownikom plaż, a swoją pasję realizować będziemy w ramach ustalonych uregulowań prawnych, w związku z powyższym na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni pojawiło się jeszcze w czerwcu długo oczekiwane stanowisko. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Piotrek Brzozowski, Polski Związek Eksploratorów. I Paweł Kozłowski. Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy dla Was gorącą, nową informację. Słuchajcie, zaczyna się sezon wakacyjny, wszyscy wyjeżdżają na urlopy. No i wspaniała informacja, bo na Wybrzeżu Bałtyckim można legalnie, hobbystycznie poszukiwać wykrywaczy metali, przedmiotów niezabytkowych. Bo właśnie do Urzędu Morskiego w Szczecinie i w Słupsku dołączył Urząd Morski Gdynia, zamykając tym samym magiczny krąg całej długości wybrzeża. Tak więc linia brzegowa naszego morza tutaj bałtyckiego od lewej strony do prawej jest już otwarcie zakomunikowana poprzez urzędy morskie, że można prowadzić tam poszukiwania. Oczywiście dotyczy to tylko przedmiotów niezabytkowych. No, co jest bardzo ważną rzeczą i tutaj to mocno tutaj podkreślamy. Wymienione tutaj powyżej te urzędy morskie jako organ odpowiedzialny za ochronę tej linii tutaj brzegowej wydały jednolity komunikat po kolei. Moi mili nie widzą przeciwwskazań, żeby prowadzić hobbystyczne poszukiwania za pomocą wykrywacza metali. I tutaj pozwólcie, że... Będzie cytat. Tak, tutaj przycytuję. Odnosząc się do licznych pytań o zezwolenie na poszukiwanie plaż wykrywaczami metali oraz biorąc pod uwagę, że działalność taka nie stanowi zagrożenia dla pasa technicznego, informujemy, że nie jest wymagane uzyskiwane tutaj pisemne tutaj zezwolenie Urzędu Morskiego na wykonywanie tutaj hobbystycznych tutaj poszukiwań. No oczywiście przy zachowaniu, jak to podkreślają, następujących zasad. Pierwsza zasada, obszar poszukiwań to wyłącznie plaża. Nie wolno tego robić na wydmach, klifach, lasach, w obszarach tutaj jeszcze portów, przystani rybackich. Ja tutaj jeszcze dodam, co w pozostałych dwóch urzędach morskich było, że i tutaj dodam do tego, że jeszcze nie wolno prowadzić poszukiwań w parkach, rezerwatach, na poligonach, bo tam też mamy. No i od siebie tutaj dodam jedną rzecz, że na odcinkach objętych ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo mamy pewne fragmenty, które są pod ścisłą ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Tak więc uważajcie, w którym miejscu będziecie prowadzili poszukiwania tych przedmiotów niezabytkowych. Przeszukiwania oczywiście można wykonywać tylko w sposób nieuciążliwy dla plażowiczów i innych uczestników tutaj plaży. Najlepiej w godzinach porannych lub wieczornych. I trzeci punkt, który podkreślili, należy bezwzględnie pozostawić plażę w stanie takim, jakim się znajdowała przed wykonywaniem poszukiwań. Moi mili, nie zostawiajcie dołków. Kratery zakopujemy. Kratery zakopujemy. To nie księżyc z kraterami. Dalsza część tutaj na stronie mówi, że
Przypominają, że o sposobie postępowania ze znalezionymi przedmiotami reguluje ustawa o rzeczach znalezionych, no co jest sprawą tutaj oczywistą jak najbardziej. I zwracają uwagę, że te urzędy morskie nie są właścicielami gruntów, są nimi właściwe terytorialnie tutaj starostwa powiatowe lub gminy. Zatem ta informacja dotyczy jedynie kompetencji dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni i też pozostałych zresztą tak samo, jako organu odpowiedzialnego za ochronę brzegu morskiego. Tak więc od tej pory możecie śmiało prowadzić poszukiwania przedmiotów niezabytkowych, monety, inne takie przedmioty życia codziennego. No jak się trafią, to oczywiście no, mogą się zdarzyć, ale tutaj reguluje już nimi zupełnie inna część prawa i inny tryb jest postępowania. A to już później wyjaśnię, co jak dlaczego. No tu się tutaj pojawia pytanie, dlaczego w ogóle mówimy o tej Tak, sprawa tutaj była najwyższej wagi z dwóch powodów. Pierwszy powód, no, że dołączył ten Urząd Morski Gdyni i dał oficjalny komunikat na stronie zamykający tym samym ten magiczny krąg plaż morskich. Ale druga rzecz, padło bardzo poważne przejęzyczenie u pana Majchrowicza w telewizji internetowej, który tam zacytuję, mówił, że jeżeli znajdziesz monetę i podniesiesz ją z chodnika, to jesteś złodziejem. Że tak jest odbierane w polskim prawie. I tutaj powołał się na ustawę o rzeczach znalezionych. Czy to było przejęzyczenie? No nie wiem, bardzo mocno się podparł tą ustawą. No, opisał całą sytuację, jak to w tej ustawie wygląda. No, wprowadził ewidentnie społeczeństwo w błąd. Co gorsza, wprowadził tą część, tą grupę ludzi, która nie jest poszukiwaczami, bo to był kanał telewizji internetowej otwarty dla wszystkich ludzi, tak więc mały babul się wkradł tutaj w szeregi zwykłych takich kowalskich, którzy może myślą o zakupie wykrywacza, żeby ich dziecko na plaży w końcu zostawiło tą komórkę i może trochę dla sportu pobiegało sobie z wykrywaczem metali, może z Biedronki nawet. Tak więc no nie miała prawa w ogóle taka sytuacja wejść w życie, od tego zacznijmy. Tak się nie może dziać. No, dziwne, że do tej pory jeszcze nikt tego tam nie sprostował na tej stronie. No, to było nawet straszne, bo wszyscy przyjęli, że tak po prostu jest, no bo to w sumie powiedział no, człowiek, autorytet poszukiwaczy. No i to, po takiej informacji ludzie teraz kojarzą to jako przestępstwo. No i co najgorsze, taki plażowicz teraz, widzący kogoś z wykrywaczem metali, jak podnosi monetę właśnie z tej przysłowiowej ulicy, mówiąc tudzież z piachu, myśli, że to jest przestępstwo i może dzwonić na policję i robić jakieś niepotrzebne kłopoty. Teraz tak, dlaczego niepotrzebne kłopoty? Otóż, moi mili, w zeszłym roku zmieniła się ta ustawa. W okresie tam wakacyjnym, jak się nie mylę, nastąpiła zmiana w tej ustawie. Zmiana polega na tym, że jeżeli znajdziemy monety do kwoty 100 zł, nie przekraczające 100 zł, śmiało możemy je od razu załadować do naszej kieszeni. Te monety należą do nas. Koniec z zanoszeniem do starosty znalezionych monet. Co więcej, kwota wynosi 100 zł, dokładnie mówiąc, nie, powyżej 100 zł trzeba zanosić, a do 100 zł jest dla nas. Tutaj ważna informacja, że jest to nowelizacja ustawy, to jest nowa ustawa, która weszła bodajże w 2018 roku. Tak jest, ona weszła w 2018 roku, weszła ta korekta. Tak, tak więc nie googlujcie ustawy o rzeczach znalezionych, bo wyjdzie wam stara ustawa i ona wprowadzi was w błąd. My tutaj scrollujemy na dole aktualny projekt ustawy, to znaczy jaki to jest numer. Tak więc, moi mili, śmiało będziecie mogli wejść na naszą stronę Polskiego Związku Eksploratorów,
Tam w aktualnościach będą linki do pobrania, żebyście mogli mieć ze sobą te takie zezwolenie z urzędów morskich. Będą trzy poszczególne linki, każde do innego urzędu morskiego prowadziło, żebyście mogli sobie wydrukować taki glejt w razie kłopotów, jak taki plażowicz chwyci za telefon, bo gdzieś usłyszał w telewizji internetowej, że nie wolno. Będziecie mieli przy sobie w razie problemów taki glejt. Urząd morski zezwala. Dwa, wyciągacie ustawę o rzeczach znalezionych, która mówi, że jeżeli moneta jest, przedmiot jest teraźniejszy, moneta jest teraźniejsza, nie przekracza 100 zł, wartość tych nominałów, które znajdziecie, od razu możecie włożyć do kieszeni. Bo jeżeli znajdziecie inne przedmioty niż monety, no to to jest oddzielne postępowanie, to trzeba dalej zgłosić do starostwa i tak dalej, i tak dalej. Ale monety należą do Was, moi mili. Jeszcze jedną rzecz Wam dopowiem, dlaczego bez papierologii. W zeszłym roku w ministerstwie, podczas rozmów z panią Zalesińską, razem z Jackiem zadaliśmy takie pytanie, jak wygląda poszukiwanie hobbystyczne na plażach z wykrywaczem metali. I otóż pani Zalesińska odpowiedziała nam, a czego poszukujecie? Odpowiedziałem, monet. No, na plażach poszukuje się monet. No to powiedziała, jeżeli poszukujecie współczesnych monet, to możecie to śmiało robić. Na to nie jest potrzebne żadne zezwolenie, żadna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytku. Tylko pamiętajcie, że to muszą być obiekty właśnie współczesne, monety współczesne. Tak więc monety do kieszeni, ale natomiast jeżeli znajdziecie jakieś obrączki bądź innego typu znaleziska, no to ustawa o rzeczach znalezionych tutaj mówi, że jeżeli to są przedmioty, no to trzeba tutaj dostarczyć je do starosty i tam jest cała dalsza procedura. W każdym razie monety należą do Was. Tak więc śmiało za wykrywacze. Miłych wakacji, udanych. I płytkich dołków życzymy Wam na plaży w takim razie. Ja sam skorzystam z miłą chęcią niedługo. Dasz dół plażowy. Dasz dół. Cześć. Cześć.